Siema wszystkim, tutaj Aga Grzelak i jestem przerażona tą głową obok mnie, więc po prostu zacznę z niej wyciągać rzeczy, żeby już mieć to z głowy. Nie wiem. Zademonstruj 3 techniki chrapania. Pierwsza to jest taka spokojna, taka... Druga technika jest taka bardziej wciągnięta, taka... A tu już widzę problemy z dotykami przy drugiej technice. Trzecia... Co jak masz? Na pijanego dziada dawaj. Co to jest pijany dziad? No jak chłop ci na chatę wróci pijany, to... Ty! Nie miałam tego doświadczenia, to chciałam jeszcze tak... O, jak pamiętam, że był w filmie Disneya z Herkulesem, ten jednorożec... Nie, Pegas. Pegas chrapał tak. Wymień 3 powody, aby odwiedzić Azję. Czy to były pode mnie pytania? Oczywiście! Żeby odwiedzić Azję, na pewno jedzenie, pogoda, w sensie temperatura i widoki, natura. A no, taki ostre, number one, szczerze. Number one. Ale number one country czy number one food? No food. Oh yes. Food. Przede ciężko wszystkim wybrać. Super ostre, ale ciężko wybrać. No na pewno wszystkie jakieś takie curry są bardzo dobre, tylko one są trochę cięższe i są mega ostre, ale takie sałatki na przykład, świeżutkie, o jak oni mają pyszne takie, i to wszystko, albo owoce, Naprawdę? No, to świeżo i ostro. Jak mi zapodasz świeżo i ostro... Słuchaj, to... ja jak jeszcze kiedyś jadłam mięso lata temu, a byłam wtedy jeszcze w Tajlandii, to wiesz czym się zajadałam, siara się przyznać, ale takimi kurzymi łapkami smażonymi na głębokim oleju. Żarłaś to kiedyś? Nie. A ty, to ale był taki odjazd. Ale w Tajlandii to widziałaś? No, normalnie kurze łapki i taka chrupiąca skórka i się tak wysysał. Obrzydliwy szpik. Dobra, następny. Okej, wymień 3 sposoby na... Co tu napisałaś? No, jak kura pazurem. O jedzenie? Na jedzenie. Na pierdzenie. O jedzenie, czekolady. Patrz jak... Nie, no to jest jod, no. To jest jod? No. Ja za to zachowam. Dobra. I zapytam, czy to jest jod. No dobra, na jedzenie czekolady. 3 sposoby na jedzenie. No dobra, może być czekolada na gorąco. Może być, na przykład, można zrobić polewę czekoladową. I ostatnio robiłam mus czekoladowy z ciecierzycy. Ubiłam na... Znaczy ten, woda z ciecierzycy ubiłam na pianę i zrobiłam mus czekoladowy. Pycha, polecam, zachowuję to. Wymień 3 turbo przystojniaków. Dawaj. To moim ulubionym, chyba na ten moment, jest tak, Jason Momoa, to akurat ja. Jezus mój też! Końcu ktoś w tym programie to powiedział, tak wszyscy mówią, Justin Bieber, pipi, no Jason Momoa, oczywiście. Jezus! Drugi to jest ten typ, który grał Thora, ten Australijczyk, ja nie pamiętam. Brat Miley Cyrus, byłego męża. No jak on się nazywa? Chris Hemsworth. I jeszcze, jakbym miała jednego wybrać, to idąc w zasadzie tym torem. A ty jesteś śmieszek. Ja, to bardzo takie częste. To bym powiedziała, że ten, który gra Wikingów, ale tylko jak ma zarost. W ogóle lubię facetów z zarostem. Wymień 3 dziwactwa. Jedzenie kurzych łapek. Jedzenie kurzych łapek jest dziwne. Ale to było lata temu. Ale lata temu. Ludzie teraz to robią. Tak. Tak, ja się zgadzam, to jest bardzo dziwne. Zabobony, o, dla mnie są dziwne. Ludzie dochodzą do takich absurdów, że na przykład, nie wiem, tam, że coś musisz splunąć przez prawe ramię, jak coś tam i to jest takie, ale czemu? Jakby przecież to nie jest prawdziwe. Aha. No więc to jest dla mnie dziwne. I jeszcze trzecia rzecz, to jedzenie pizzy hawajskiej. O, tak. Tak? Też no? Jesteś z tym? Oczywiście, po co? Ananas na pizzę? Come on! No. Jesteś tylko małą dziewczyną, naprawdę, no, powiem Boże. Ci. Kurczę. Brat nie duszę. No, naprawdę. Jaram się. Wymień 3 rzeczy, których pragniesz spróbować. Których pragnę spróbować. To, co bym chciała przeżyć kiedyś, to przeżyć 2 sylwestry, jak gdyby w ciągu
jednej, no nie wiem, czy jednej doby, czy tam dwóch dób, ale ogólnie dwa sylwestry, bo jest takie miejsce na świecie, że jak jest ta przedziałka, taka stref czasowych, ta 24-godzinna, to jak się przeniesiesz z jednej wyspy na drugą, to się resetuje czas. Czyli jesteś sobie na jednej wyspie, masz Sylwestra, potem przenosisz się na drugą wyspę i masz Sylwestra jeszcze raz, bo u nich go jeszcze nie było. Więc takie coś bym chciała zrobić. Podobno najlepsze ciasta i w ogóle najlepsza szarlotka ever jest od Amiszy. I chciałabym spróbować szarlotki od Amiszy. A! Oj, już się boję. To jest, nie, właśnie powiem ci, że to jest tak randomowe, że nikt by się nie spodziewał. Moim marzeniem od bardzo dawna jest przytulić gąskę. Wymień trzy ulubione słowa na Z. Zupa. Bo to jest jedzonko. Zebra też jest fajna, bo zebry to są takie konie, ale jakby inne. Aha. I złoto. Uch, słodko. Dobrze. Wymień trzy zwierzątka, którym możesz przytulić. No. A nie, poprzytulać, przepraszam. No, gąska. Gąska, no kurde, gąska to numer jeden. Co bym przytuliła jeszcze? O, misia, małego misia. Jakiegoś takiego. Takiego niedźwiadka, no, ale no, małego, nie wiadomo. No, małego no, niedźwiadka. I wydaje mi się, że jakiegoś takiego małego, dużego kota. W sensie, że baby wild cat. Czyli jakiś taki, wiesz, typu puma. No, typu, no, 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 no. Wymień trzy ulubione powiedzonka. Mhm. Mhm. Zachowam sobie też. A znowu źle napisałam. Moja babcia mówi, że jak u, że coś jest jak ura, że zaraz. Że coś jest jak urabanka w szafie, czyli na zasadzie, że jest tak dużo wszystkiego, że jak się urabanka otwierało w szafę, to było wszystko. I moja babcia właśnie to mówi i lubię to. Uwielbiam, jak babcia właśnie rzuca te swoje powiedzonka, bo ja po prostu tak osobiście sama nie mam, ale moja babcia zapewnia po prostu wszystkie opcje. Wymień trzy obrzydlistwa. No, jedzenie ze zlewu, w sensie resztki jedzenia w zlewie, to jest masakra. Mhm. To jest nie, dlatego ja po prostu zawsze wyrzucam resztki, wiesz, do kosza. Mhm. I w ogóle nie ma takiej opcji, żebym ja miała coś w zlewie, ale ludzie mają. Są ludzie, którzy lubią wyciskać innym pryszcze. Tak, tak jest. Są ludzie, którzy to lubią. Ja uważam, że to obrzydliwe. Moja przyjaciółka to lubi. Wymień trzy własne zalety. O! Hmm? Poczucie humoru. Dystans, tak, do siebie. Tak. I że raczej jestem taka szczęśliwa. W sensie, że na przykład jak ktoś ma zły humor, to mam wrażenie, że potrafię poprawić. Że jakoś tak, no, że optymistycznie podchodzę do życia. Wymień trzy zawody, w których dałabyś radę. O, o! Myślę, że byłabym super cukiernikiem, w sensie dekoratorem. Mhm. Ciast na przykład, wiesz, jakichś takich tortów. No, no. Uwielbiam takie rzeczy, takie w ogóle manualne. No, wydaje mi się, że właśnie mogłabym być tym wildlife carrier, czyli właśnie tym opiekunem. Jakieś manualne na pewno. Wydaje mi się, że jakieś takie typu nawet, wiesz, garncarstwo, jakieś malowanie, no wszystkie jakieś takie manualne rzeczy, to ja w to jestem dobra. Wymień trzy polskie gwiazdy, które marzysz poznać. Magda Gessler. O, a ja poznałam. Tak? No, Kołoplotka nagrywałam z Magdą Gessler. Serio? Ona była w Kołoplotka? Myślę, że Lindę, w sensie Bogusława Lindę. Albo... Też no, poznałam. Czy ja mogę stąd wyjść? Ale ja nie przytulałam kangura. Właśnie chciałam powiedzieć, że już jestem stara. Jakby, sorry, nie? Ja nie przytulałam kangura, więc... Wymień trzy swoje wady. O! Na pewno, zaraz. Ja się... bardzo się angażuję w pracę, w sensie, że taka jestem, że jak pracuję i mam taki mode po prostu zero emocji. Mhm. Że jak tak jestem na czymś skupiona mega. I potrafię być niemiła. I to wiem. Więc to jest mega niefajne. Lubię, że jak rzeczy mają swoje miejsce, jak ktoś mi to przestawia, to też mnie to denerwuje. Jak gdyby, wiesz, cukier jest na swoim miejscu i tam musi być. Wymień trzy ulubione brzydkie słowa. Będę pikać. O, na przykład, no, jak coś, nie wiem, załamia się czymś, to mówię, jajebu. Jajebu? No. Zajebiste! Jajebu. Jajebu, no to takie ładne, tego nie wypikam. A, okej. Okay. Wymień trzy ulubione przysmaki. Ja w ogóle jestem bardzo... Jedzenie! Ja jestem bardzo w ogóle słona, jeżeli chodzi o przysmaki. Przekąski, jakbyś mi postawiał czekoladę i chipsiory. Aha. Więc na pewno chipsy.
to jest super, super. Ale jakie ciperki? Jaki smaczek? Ostre. Ja ostre lubię ciperki. Ostre dobra. Ciperki, typu na przykład strągi, jakieś takie ostre i kwaśne, na przykład super. Uwielbiam popcorn. Ja jestem człowiek popcorn, serio. To okej, to się nie wpisuje w słone i nie wpisuje się pewnie w nic, co ludzie by podejrzewali, że może być w ogóle jakimś przysmakiem, ale czereśnie. Wymień trzy zabawy z dzieciństwa. O, gra w gumy, gra w klasy i dwa ognie. Kochałam dwa ognie. Na porządnie się piłką. Serio, uwielbiam dwa ognie. W ogóle ja jestem bardzo taka competitive. Wymień trzy rzeczy, których masz za dużo. O, za dużo. Chciałam powiedzieć, że ubrań, ale jak czasami patrzę na szafy koleżanek, to nie. Jak gdyby to okazuje się, że tak naprawdę wcale nie mam tak dużo tych ubrań. Butów też wcale nie mam dużo, torebek tym bardziej, bo ich w ogóle nie noszę. Kosmetyków nigdy nie, chociaż dobra, no może kosmetyków mam za dużo. To fakt, tak, bo chciałam mieć kosmetyków nigdy za dużo, ale ja nie jestem w stanie tego przetrawić sama, więc rozdaję. Wydaje mi się, że też mogę mieć za dużo kaw i herbat. Ja bardzo lubię i mam tak, że czasami zapominam i takie, że o, tej kawy nie widziałam od pół roku. No. Podsumowując, kawy. Kawy, herbaty i kosmetyki. Dobra. No, słodyczy też mam dużo, za dużo. Bo ja na przykład chowam do szafy i zapominam o nich. Wymień trzy dziwaczne urządzenia. Takie do włosów mi się coś kojarzą, typu, no, no. Że taka jakaś, że wciąga ci włosy i taki wciągolok. Wciągolok. Tak, to no, jest no, mega no. Dziwne. Ja bym się bała, że mi te włosy porwie. Ja też bym się bała, jakby, tak, to prawda. Nie, to jest że tak zasysa włosa i tak, ten, no. To jest jakbyś do odkurzacza została. O, są takie... To jak się to założy, to wygląda strasznie, trochę wyglądasz jak ten, jak Hannibal, bo są takie maski na twarz, właśnie z taką kratką tylko na usta, żebyś mogła oddychać i one są do, to są chyba japońskie, tak do naciągania owalu twarzy. I to jest mega creepy w ogóle. Ja to starałam, mówiła na AliExpress. Rady? Taką taśmę, co tak ściągasz głowę, żeby tutaj szyję zasysało, no nie? Aha, ale to są jeszcze takie na twarz. A nie, takie i tutaj masz plaster. No nie, no to nie da się w tym chodzić, ale no kosztowało dolara, więc... No tak. O, na przykład jest urządzenie do obierania i wycinania środka ananasa. Tak naraz. I to jest tak durne, bo zostaje ci tyle owocu naokoło, a jak kupisz za mały, to wtedy nie pasuje, jak kupisz za duży, to ci marnuje owoc, w ogóle bez sensu. Wymień trzy strachy. Nie lubię dużych pająków, znaczy w ogóle pająków, takich włochatych. Pająków? No. Usłyszałam pępków. Boję się pępków. Kurde, ale to byłoby niezłe natręctwo, bać się pępków. No tylko nie? Wtedy by zaczął, że ściemniała w natręctwach, aha, nie? Aha. Ale nie, pająków nie lubię, bo to jest takie, że niefajne, ale z drugiej strony też nie mam arachnofobii, nie panikuję, tylko tak. Po prostu są takie obleśne, bo to tak. Było co? Strachy. A, no to... No. O, na przykład boję się zamknięcia w małych przestrzeniach. Typu okay. Jak ktoś mnie zamknął w szafie, takiej ciasnej, że się nie mogę za bardzo ruszać, albo w jakimś po prostu ciasnym miejscu, tak że czuję, że nie mam, wiesz, ruchu, no to wtedy to jest to. Ogólnie ja jestem bardzo podatna na jumpscary. Wymień trzy... Nina. No co? No jakieś wspomnienia. Zapachowe! Zapachowe wspomnienia. O, dobra, takim najmocniejszym zapachowym wspomnieniem jest wspomnienie z Krety. Jak zwykle na Kretę jeździłyśmy z mamą na wakacje, wiadomo, bo szkoła. I wtedy było najgoręcej i chodziłyśmy zbierać oregano na polach i po prostu szłaś i te olejki eteryczne tak ci uderzały w nos, bo słońce waliło w te zioła i one po prostu wtedy wypuszczały te olejki super. Weter. Więc to po prostu jest taki najmocniejsze, najfajniejsze wspomnienie zapachowe, że jak jeszcze pracowałam w Superstacji na make-upie, to była ta... Jakaś prezenterka, tak? Tak, tylko ona była taka starsza, typu tam 70 parę lat. Używała perfumów Alien i one po prostu... tak mocne były i ona tak dużo ich dawała, że po prostu wiedziałaś, że na przykład albo była już na make-upie, okay. Albo siedzi na make-upie i jak gdyby jak ktokolwiek tym pachniał, to było tak, że ona. To, okay. Że ona i po prostu potem mi się właśnie to przypominało. Puste. To się proszę ładnie pożegnać teraz. Mam nadzieję, że wyczerpałam
wszystkie ewentualne pytania bądź dociekliwości na mój temat. I dziękuję Wam bardzo, że mnie oglądaliście, byliście ze mną w trakcie tego odkrywania świata. Zagłuszanek. Do widzenia, pa, pa.